Uchodźcy wojenni, a także mieszkańcy okupowanej Ukrainy wciąż mogą liczyć na hojną pomoc. Wiele akcji wspierających Ukraińców w tym trudnym czasie organizuje i nadzoruje Starostwo Powiatu Tarnobrzeskiego. Od początku trwania wojny w Ukrainie Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu wspomaga uchodźców, którzy trafiają do Polski, ale także wysyła dary dla tych, którzy zostali w swojej ojczyźnie. Pomagamy takiej fundacji Świętego Antoniego, która jest w Drohobyczu i którą kieruje pani Olga Pawłowska. W czwartek pojechał samochód z darami dla Drohobycza, a więc z żywnością, latarkami, zapalniczkami, wodą mineralną, konserwami, śpiworami, kocami. No i pomagamy też, staramy się pomagać finansowo. Przekazaliśmy pani Oldze pieniądze, które zebraliśmy wśród pracowników starostwa. No i to był naprawdę hojny dar, bo przekazałem pani Oldze prawie 2000 zł. W pomoc Ukrainie zaangażowały się wszystkie gminy z powiatu tarnobrzeskiego, a także instytucje, dla których starostwo jest organem prowadzącym. Dyrekcja zespołu szkół w Gorzycach utworzyła konto i zbiera dary dla uczniów i ich matek, którzy są w zespole szkół w Gorzycach. Mamy przygotowane miejsca w domu dziecka. W DPS-ie w Nowej Dębie znalazł się pan na wózku, który potrzebował takiego miejsca i pomocy. Oprócz tego mamy kilka miejsc w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Przygotowujemy dwa mieszkania w Nowej Dębie dla lekarzy, którzy z Ukrainy, którzy pojawią się z rodzinami. Więc myślę, że staramy się w dużej mierze pomóc. Może to uczynić także każdy z nas, bowiem z inicjatywy zarządu powiatu tarnobrzeskiego w starostwie otwarto specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny na pomoc uchodźcom i mieszkańcom ogarniętej wojną Ukrainy. Wpłat na podany numer należy dokonywać tylko w polskiej walucie, w tytule przelewu wpisując pomoc dla Ukrainy.